Mogę dotknąć twoich włosów? Ale to albo dotykanie bez pytania. Bez to pytania. Bez pytania. Aha. Aha. I to nie jest dotykanie tak? Wiesz. Tylko tak. Ojejku. Dziękuję. O tym porozmawiamy z Ifi Ude i Boni Sucharski w tym podcaście. A ja sobie pochrypię. Ale dziewczyny, wczoraj Ifi powiedziała, że mam głos jak z seks telefonu. Myślę, że mogłabyś mówić o rzeczach nieprzyzwoitych. Na dobrze, dzisiaj porozmawiamy o rzeczach przyzwoitych. Jesteście po premierze Pikniku pod Wiszącą Skałą, a ja mam głos, jakbym balowała po tej premierze i musicie mi wybaczyć. No, nie wiemy, Kaśka, co ty tam robiłaś. Ktokolwiek będzie tego słuchał, proszę o wybaczenie, ale pracowałam nad tą chrypą 3 dni i dzisiaj mogę chociaż wydusić z siebie jakieś słowa. A że wy jesteście bardzo zajęte i rozchwytywane wszystkie 3, tak jak tutaj siedzicie, no to trudno było jakiś inny termin z no wami. No poza tym świeże są emocje, bo rzeczywiście jesteśmy tuż po premierze, więc to wszystko jest jeszcze takie bardzo no, gorące i świeże i też mi się wydawało, że super właśnie spotkać się w takim momencie, kiedy to wszystko w nas jeszcze buzuje. No jesteście dosłownie 2 dni po. Tak. A właściwie dziewczyny to nawet the day after, no, dlatego tak. Że dziewczyny grają w dublurze, ale takie jest szczęście w tym przedstawieniu, że główna rola to jest rola Sary i jedna i druga dziewczyna gra rolę Sary, ale w przedstawieniu, w którym nie gra tej roli, bo gra koleżanka, gra inną rolę, trochę mniejszą, więc jakby spotykamy się na przedstawieniach zawsze razem, zawsze są obie dziewczyny. Tak, ja wczoraj właśnie rozmawiałam z Boni. I Boni powiedziała, nie, ja dzisiaj mam tylko taką krótką, tylko schodzę na chwilę i potem wracam. I to mnie zaskoczyło. To jest taki mniejszy stres, tak, jest więcej czasu, żeby się wiluzować. A nie jak się gra, nie w dniu, kiedy się gra Sarę właśnie, gdzie trzeba, no, jako że dopiero mieliśmy premierę, to jeszcze musimy się skupić i wiedzieć dokładnie o której, gdzie pójść, przebiórki no i tak, tak dalej. No tak, że to wszystko nie? Jest jeszcze takie świeże. To jest bardzo dużo też zmian, więc no trzeba pamiętać tę wersję, która była wersją ostateczną. Dokładnie, bo to jest pierwszy set, którego gramy. A te wersje się nakładają, ponieważ no to wszystko się też działo, wiadomo, no ten ostatni tydzień jest taki najbardziej intensywny i też wprowadzane są różne korekty, no więc trzeba być bardzo skoncentrowanym, co nie znaczy, że na późniejszych przedstawieniach nie trzeba, bo zawsze trzeba, ale tak, teraz jak to jest takie świeże i jeszcze takie nieuleżane, że tak powiem, no to ta koncentracja jest wymagana większa. Słuchajcie, ponieważ wy musicie mówić więcej dzisiaj, to ja wam zadam wam takie pytanie. Jedno, czym jest dla was, czym, gdybyście mieli komuś powiedzieć, o czym jest ta sztuka, to co byście powiedziały? Piknik pod Wiszącą Skałą w interpretacji Leny Frankiewicz jest o opresyjności systemu. Jest o dominacji męskiej, która doprowadziła do tego momentu, w którym teraz jesteśmy. Jest o emancypacji kobiet, ale też o emancypacji rasowej. Ale też pokazuje coś, co jest, myślę, każdy się z tym spotkał, bo tak mówię o takich dużych słowach, ale też warto skupić się na tych takich naszych codziennych sprawach. Jest też o zwykłej zazdrości i problemie z przynależnością do grupy. Tak? W spektaklu gra mnóstwo wspaniałych aktorek. On jest głównie oparty na tej żeńskiej mocy. No i tam w trakcie całego przebiegu widać, że każda postać kobieca jest, no jest wyraźnie zarysowana. I że jakby jej status, jej rola w grupie też się zmienia w trakcie trwania spektaklu, tak? Są pensjonarki, które no, są jak diamenty szlifowane na to, żeby być piękną reprezentacją swojego domostwa potem. Są nauczycielki, które no, jakby dbają o to, żeby te dziewczęta się ładnie wysławiały, trzymały ładnie paluszki i tak dalej. Rączki na nóżkach. Ale są też właśnie, jest też pani Appleyard, która jest takim, no taką właśnie opresyjną mocą, która to wszystko trzyma w ryzach, tak? No ale jest też postać Sary, którą razem z Boni Sucharską gramy, która jest no takim, taką sarenką właśnie, tak? Wśród wilków, która stara się godnie zmierzyć z tym,
z sytuacją, do która została wsadzona bez swojej chęci, tak? Więc też właśnie Sara jest pewną reprezentacją dla mnie siły i nadziei, pomimo tego, co na co nas los jakby nastawia, tak? Wystawia. Myślę, że musimy też tutaj powiedzieć o tym, w jakich czasach się toczy akcja tej sztuki. Myślę, że większość widziała film. Film, no, ponieważ film jest bardzo kultowy, tak, sławny i na pewno wiele osób widziało ten film, więc ci, którzy wiedzieli, to wiedzą, że Piknik pod wiszącą skałą rozgrywa się w Australii w czasach kolonializmu. I to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. My naszej opowieści nie przenosimy w czasy współczesne, opowiadamy o tych czasach, w których się to działo. Natomiast wyjątkowe w stosunku do filmu jest to, że tam nie ma bohaterki, nie ma mulatki, nie ma bohaterki czarnoskórej. U nas jest jedna z pensjonarek, to jest dziewczyna, która najprawdopodobniej ma aborygenkę mamę i tak, białego tatę, z pewnie Anglika, bo Anglicy przede wszystkim kolonializowali Australię. I to rodzi oczywiście no, kolejną gdzieś falę przemocy i też ten temat rasizmu, który też w tym przedstawieniu podejmujemy. Tego, w jaki sposób obchodzili się kolonizatorzy z rdzenną ludnością na tych terenach, i dla mnie osobiście te pierwsze 2 tygodnie prób, czyli próby czytane, jakie analityczne, gdzie staraliśmy się poznać historię tego kontynentu i w ogóle to, skąd te dziewczyny się znalazły na tej pensji, jak wyglądał cały system, jak była traktowana ta ludność tubylcza, to było dla mnie, no to była dla mnie niezwykła lekcja, ponieważ coś tam oczywiście wiedziałam i to, w jaki sposób obchodzili się kolonizatorzy na tych terenach, które podbijali, to wiedziałam, natomiast nie znałam sensu stricte tej historii Australii. I oglądaliśmy i dokumenty, i też filmy fabularne są też na ten temat wstrząsające, przerażające i takie też pozostawiające w nas jednak poczucie winy, mimo tego, że jakby akurat my w swojej historii, Polacy, nie mamy takich doświadczeń. Ale no, było to no, rozwiązania wprowadzane przez białych, rozwiązania systemowe, które były przez lata no, i wprowadzane i no, trzymano się ich bardzo ściśle, to między innymi to, co dla mnie jako no, kobiety i też matki no, było straszne, kiedy sobie to wyobraziłam, że dzieci, które rodziły się w no, tych plemionach, rodzinach aborygeńskich, były natychmiast po urodzeniu zabierane matkom i wywożone przez wiele tygodni czy miesięcy, ponieważ to były czasy, wiadomo, jakie transport był taki, jaki był, to były jakieś wozy czy dorożki, przez cały kontynent na jakiś drugi biegun, gdzie dzieci były przekazywane z rąk do rąk, więc wtedy, kiedy trafiały na tą, do tego sierocińca czy takiej ochronki docelowej, to już nie pamiętały ani jak miały na imię, ani z jakiego miejsca zostały wyrwane, czyli nie miały już takiej możliwości wrócenia do swoich, powrotu do swoich korzeni i dowiedzenia się o swojej tożsamości, czegokolwiek. Tam były przygotowywane oczywiście do fizycznej pracy, dziewczynki jako służące, pokojówki i tak dalej, chłopcy do pracy no, w tych farmach, które były do pracy fizycznej. I to było, to trwało do mniej więcej 68 roku, proszę sobie to wyobrazić, 68 roku poprzedniego stulecia, kiedy to wykreślono aborygenów z listy fauny i flory Australii. Czyli do tego 68 roku aborygeni traktowani byli właściwie no, jak gatunek zwierząt. Nie najbardziej właśnie. Czyli 3 lata przed moim urodzeniem, żeby sobie tak umieścić to w czasie. To jest przerażające, że to wszystko to jest tak niedawno. I tak jak patrzyłam właśnie i porównywałam, no, w Afryce też było wiele krajów, które były pod kolonią bardzo długo, na przykład Zimbabwe było do 80 roku. No bo oni pochodzi z Zimbabwe. Ja pochodzę z Zimbabwe, ale nie ma w ogóle porównania, jak mamy ludzi walczących o wolność swojego kraju, a tu mamy obok ludzi walczących o to,
żeby być człowiekiem. Tak, ogóle, żeby mieć prawo do tego, żeby być traktowanym jako człowiek. I że po prostu jakby do tamtych czasów można było legalnie polować na aborygenów, byli zamykani i tak dalej. Ale to, co mnie najbardziej przeraziło, to jest to, że edukacja idzie do przodu, rozmawiamy na te tematy, ludzie są bardziej świadomi, ale mimo wszystko teraz w trakcie przygotowania pracy nad spektaklem zdarzyło się, że spotkałam ludzi, którzy są wykształceni, podróżują dużo, byli w Australii wielokrotnie. Ich komentarz na temat aborygenów, których widzą na ulicy, nie wiem, bezdomnych na przykład, mając świadomość, że ci ludzie do niedawna byli uznawani za nieludzi, to oni też komentują ich jako, wiecie, to są ludzie tacy pierwotni, że jakby w umysłach ludzi dzisiaj jest wciąż to, że to nie są ludzie. Jest wciąż takie coś, że jakby bardzo dużo ludzi jeszcze czuje się na tyle lepszych, mm-hmm. że może sobie pozwolić na to, żeby traktować tamtego jako nie naprawdę człowieka. Że to było, to jednak nie zostało do końca zrozumiałe, mimo że były przeprosiny, o tym się rozmawia, ale cały czas jednak dużo pracy jest przed nami. Ale jak myślisz, dlaczego coś takiego się dzieje? Dlaczego w głowach, skąd się bierze coś takiego, że ludzie dają sobie przyzwolenie, prawo do tego, żeby innych ludzi traktować gorzej, jako, nie wiem, no gorszy gatunek, czy dlaczego to się dzieje, skąd to jest? No jakby w dzisiejszych czasach, kiedy tyle się mówi o równości, dokładnie. Kiedy no mamy całą też tę wiedzę. Znaczy ja wytłumaczyłam tak, bo jak rozmawiam z kimś, kto do mnie wychodzi z takimi argumentami, no to ja powiedziałam, że ale wyobraź sobie, że to jak, no, w 68 roku rozmawiałam z osobą, która się urodziła, nie wiem, załóżmy tam w 50, tak? Że człowieku, jak ty już żyłeś na tym świecie, to ten człowiek nie był człowiekiem. To, że oni wyszli z tego, to, że oni, nie wiem, jest wielu alkoholików, bezdomnych i tak dalej, to nie ma absolutnie co się dziwić. Ta sytuacja się nie naprawi z dnia na dzień. To potrzeba całe pokolenie i następne, bo to nie są rzeczy, które się tak naprawią. I jakby no, patrzenie na nich, kto na przykład, nie wiem, trochę gdzie indziej, tak, rdzennych Amerykanów, tak, że no, przepraszam, ale to nie są rzeczy, które się same naprawiają szybciutko. To jest praca wszystkich, to są pokolenia, które muszą minąć. Mm-hmm. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, jakby wracając do tego, że co powiedziała Boni, że wielu z tych ludzi wylądowało na ulicy. Dlaczego? Dlatego, że potem w 68 roku, kiedy ten system się powiedzmy zachwiał, nie było pomysłu, czy system, państwo nie zrobiło nic, żeby tych ludzi zagospodarować, żeby dać im jakąś szansę na no, godne, normalne życie. W związku z czym ci ludzie po opuszczeniu no, takiego sierocińca, takich przytułków, oni nie mieli co ze sobą zrobić. Zostali pozbawieni swojej tożsamości i swoich korzeni, nie mogli odnaleźć swoich rodzin, jakby miejsc, z których pochodzą, jest ułamek procenta tym, którym się to udało. Udało im się wrócić do tych miejsc, z których pochodzą, gdzie się urodzili, a cała reszta została właściwie bez niczego. W związku z czym, no, jeżeli nagle zostajesz wyrzucony na ulicę, no to co się zaczyna? Tak, no, musisz zdobyć jakoś środki na to, żeby w ogóle przetrwać. Czyli zaczyna się no, kradzież, rozbój, tak, no bo po jakimś czasie, no co masz ze sobą zrobić? Potem oczywiście w konsekwencji jest alkohol, narkotyki, to koło się zamyka, czyli została wyrządzona tym ludziom no, nieprawdopodobna krzywda i absolutnie tutaj bez jakichkolwiek wahań odpowiedzialni są za to ci, którzy eksplorowali i poddali sobie te tereny i zrobili to, co zrobili. Nie ma tutaj cienia wątpliwości co do tego. Tak. Ale Iwi powiedziała tutaj coś takiego, że to trwa do dziś, jeśli dobrze usłyszałam. W sensie, że mamy taką sytuację, która wynika z tamtych czasów. Oczywiście, te wszystkie tematy postkolonialne, które obejmują i też społeczności afrykańskie, i czy właśnie rdzennych Amerykanów, to wszystko dalej trwa, ale dziewczęta to właśnie podkreślają, że przez to, że ci ludzie rdzenni, że tak powiem, którzy byli tam od zawsze, nie dostali edukacji odpowiedniej do swojego statusu wolnych ludzi, to nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. No, no tylko też dochodzi do tego, to jest takie pytanie, że oni nie dostali tej edukacji, ale dlaczego też na siłę ktoś najeżdża na czyjś teren i narzuca swoje, wiecie, prawa, zwyczaje, przyzwyczajenia. Mhm. Jakby, dla mnie dużym pytaniem jest to, że
że na przykład ci aborygeni, jak są bardzo, żyją tak bardzo z naturą, są do tej natury przywiązani, to dlaczego jakby na siłę próbować ich oddzielać i robić, żeby byli bardziej Europejczykami w ogóle. Tak, na swoją rzecz, modłę. Jeżeli na mogę swoją. Się wtrącić, moim zdaniem postać pastora jest w tej sztuce bardzo istotna, ponieważ no, jest on reprezentantem kościoła, który ma ogromną władzę, dzisiaj również, więc dużo takiej systemowej opresji właśnie przechodzi przez jego ręce, tak? No jakby tyle chciałam powiedzieć w temacie, nie rozwodząc się za bardzo. A powiedzcie, dla ciebie dzisiaj ta sztuka czym jest, Gosiu? Czy ona jest aktualna? Dla mnie to, co jest ciekawe, oprócz tego wszystkiego, co tutaj opowiedziałyśmy i czego się dowiedziałam przy okazji pracy nad tą sztuką, dla mnie ciekawe było to, że mówimy o sile kobiet, o takiej wspólnocie kobiecej, ale jednocześnie te kobiety są same dla siebie opresyjne. Tak. I to było dla mnie, że płeć nie ma tutaj większego znaczenia, jakby wszyscy jesteśmy ludźmi i myślę o nas, o kobietach i o mężczyznach w taki sam sposób. I to było gdzieś dla mnie przerażające, że dziewczęta, które są młode dziewczyny, no takie podlotki, nastolatki, które za chwilę dopiero będą wchodziły w dorosłe życie, dostają taką porządną edukację, jak oczywiście na tamte czasy. Natomiast one, od nich się nie oczekuje niczego więcej niż to, co powiedziała Ify. One mają być w przyszłości dobrymi żonami, gospodyniami, matkami. To nie są dziewczyny, które dostają porządną edukację, porządne wykształcenie, takie jakie przysługiwało mężczyznom. I te dziewczyny w pewnym momencie, jakby pod wpływem, akurat no tutaj jest historia tej wiszącej skały, która jest też takim miejscem niezwykłym, takim miejscem mocy, są takie miejsca na świecie. Pod tym wpływem, też no, kultury i tradycji tych aborygeńskich, które właśnie wynikają z takiego związku głębokiego z ziemią i z przyrodą i z życiem człowieka w harmonii. Coś się w nich takiego dzieje, że budzą się instynkty jakieś takie bardzo pierwotne i nie zawsze wcale pozytywne i nagle ku naszemu zdziwieniu te dziewczęta w tych pięknych, zwiewnych sukienkach potrafią być tak samo opresyjne jak wspomniany przez ciebie pastor czy małżeństwo pułkowników, którzy akurat w tej sztuce są przedstawicielami kolonialistów. Czyli tak naprawdę, myślę, niezależnie od tego, skąd pochodzisz, jakie dostałaś wykształcenie, te emocje w tobie są, tobą targają i czy tego chcesz, czy nie chcesz, w pewnym momencie wychodzą na zewnątrz i bywają przerażające. To było dla mnie bardzo ciekawe. Jest pod koniec tej sztuki też taki, myślę, rodzaj manifestu, czy taki zwrot ku teraźniejszości. Taki manifest trochę ekologiczny, można powiedzieć taki, że mówimy o tym, że wychodzimy z czasów kolonizatorów, a kończymy na czasach naszych, czyli tego człowieka, który przez tyle lat zrobił z planetą to, co zrobił, eksplorując ją ponad no jej możliwości i wydajność, niszcząc wszystko dookoła. Przede wszystkim chyba, no tak myślę, kierując się chciwością swoją i brakiem takiego perspektywicznego myślenia, myśląc, że dzisiaj ja, po mnie już właściwie wszystko jedno. I to też jest w tej sztuce taki właśnie wielki szacunek do natury i do tej siły natury, którą mieli i mają ci ludzie, no, którzy rdzennie te tereny zamieszkiwali od zawsze i rozumieli to, i to ich myślenie okazuje się o wiele słuszniejsze i mądrzejsze, aniżeli tych, którzy przez lata dochodzili do nie wiadomo jakich wynalazków technologicznych i rozwoju cywilizacyjnego, a nie potrafili zrozumieć i uszanować tego, co mamy, no, największego skarbu, który mamy, czyli naszej planety, przyrody i tego wszystkiego, co jest z nią związane.
A może to wynika z tego, że oni właśnie, ci rdzenni mieszkańcy, nie stosują hierarchii, tylko naturę traktują na równi ze sobą. I na tym polega błąd w tego cywilizowanego człowieka, że zaczyna się ustawiać w różnych kontekstach, do różnych nacji. Myślę, że wracamy tutaj też do pychy. Że tak. Ale też do religii również, jeżeli mogę się wtrącić, Małgosiu. Te religie animistyczne, czyli religie wierzenia, w których są takie założenia, że ludzie są jak te duchy leśne, zwierzęta są braćmi ludzi, jakby, że wszyscy są ze sobą połączeni i są na równi. Przepraszam, one mają, te wierzenia, one mają wpływ na to, jak my postrzegamy świat, tak? No, kultura europejska została zupełnie inaczej wychowana, tak? My stawiamy siebie na piedestale, ponieważ tak możemy robić, tak nam powiedziano w szkole, w innych instytucjach powiedziano nam, jesteś najwyżej i możesz sobie czynić ziemię poddaną. A wśród aborygenów jest tak, że oni nie potrzebują domów materialnych, jakiegoś materialnego zbytku, ponieważ patrzą na świat już jako skończoną, idealną całość, tak? I nasza skała ze spektaklu Piknik pod wiszącą skałą jest takim miejscem, do którego jak ktoś wejdzie, coś się musi w nim wydarzyć, obudzić. Ale czy obudzi się coś dobrego, czy coś złego? I to jest... Nigdy nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Przewidzieć, tak. Ale na pewno skała ma wpływ na wszystkie postaci w tej sztuce. No dla mnie straszne jest takie zdanie, które mówi pułkownikowa, czyli żona właściciela kopalń diamentów w tej sztuce, która mówi, no, że człowiek przyszedł na te tereny, ponieważ to było niczyje, no to sobie to wziął. Tak oczywiście to po było, po prostu, prawda? To było niczyje, no więc sobie wziął. Czy jaki z tego robić w ogóle problem, tak? No co miało się marnować? No to przyszliśmy i sobie wzięliśmy. Tylko no... To właśnie to przede wszystkim budowanie czegokolwiek na czyjejś krzywdzie od razu jest kolosem na glinianych nogach. Tak. I wiadomo, no wiadomo, czy prędzej, czy później, jak prędzej, czy później się to skończy. A powiedzcie mi, czy ta sztuka, o Boże, chyba będę musiała powklejać wstawki takie. Świetnie dodatkowe. Ci idzie, naprawdę, jestem pełny podziwu. Słyszę, że ja się tylko męczę, że wy się męczycie. Ale czy ta sztuka, bo w tej sztuce mówi się o zrzucaniu gorsetów. I myślałam sobie, no właśnie, czy dzisiaj my jeszcze nosimy jakieś gorsety, czy cały czas młode kobiety, bo spotkałam jeszcze przed premierą dziewczyny, które mówiły, że to jest dla nich bardzo ważny film, książka, że to był taki utwór, który w momencie ich dorastania, przechodzenia z dziewczyncości w kobiecość, był właśnie swego rodzaju manifestem. I zastanawiam się, no okej, czyli współczesne dziewczyny, które teraz mają, nie wiem, 30 lat, mówią, że to jest ważny dla nich utwór. To znaczy, że my cały czas jeszcze jakieś gorsety nosimy. Oj, oczywiście. No ja pamiętam, słuchałam sobie dzisiaj właśnie po drodze, jadąc tu do was, ostatni wasz odcinek podcastu. Mówiliście o mocy kobiet, tak? Z Dorotą Haller. Tak, która jest no, biznesmenką, tak, mentorką i prowadzi właśnie te młode kobiety. I ona sama powiedziała, tak, że przecież o ile jeszcze jakby w pokoleniu no troszkę wyższym, na przykład waszym, miłe panie, no tylko troszkę, parę lat wyższym, to ten gorset był ciaśniej zawiązany, tak? A na przykład w naszym pokoleniu, jakie mamy z Boni, dzielimy, to ten gorset jest trochę bardziej poluzowany, ale jest. Co to jest? Bo my wtedy mówiłyśmy o tych młodych dziewczynach, które zmieniają świat. I no ja też między was. Innymi tak mówiłam to o was. To było odniesienie też do was. Ja myślę o na przykład, jesteśmy mamami. I ja i Bonnie jesteśmy mamami. I ja mam takie spostrzeżenia, że pomimo tego, że jakby no, utrzymuję się, zarabiam, jestem aktorką, wokalistką i jestem jeszcze samodzielną mamą, to że ja muszę być wszędzie najlepsza. Najlepsza, ja muszę ciągle udowodnić, że ja dam radę, że nawet jak ja mam cały dzień próbę, to moje dziecko jest w najlepszym miejscu, w jakim może być. Odkarmiony, jeszcze fajna książka, mądra, przeczytana przez kogoś, elokwentnie poprowadzone zajęcia z angielskiego. Po prostu staję na rzęsach, żeby sobie i mojemu synowi i wszystkim wokół pokazać, że
no po prostu ciągle działam na 1000%, nie? I to jest bardzo złudne, ponieważ no, ambicja to jest jakby no, jedno, ale w ten sposób bardzo łatwo doprowadzić do pewnego wypalenia, tak? Do zmęczenia, do tego, żeby organizm powiedział stop, dalej nie zajedziesz. I wydaje mi się, że nasze pokolenie tych 35-45-latków ma coś takiego, że Która z nich tu ma 45? No tak, no mówimy o takiej dekadzie, wiecie, no o takich, no. Miłe panie, to do was wszystkich. Masz 20, 25, 45. Dobra, wiek jest w głowie, dokładnie, nie ma co. Dokładnie, no. Tak. Więc, że ta takie dążenie do doskonałości, to jest pewien gorset, w które może same się wsadzamy, albo w które, dlaczego my to robimy, ten perfekcjonizm mamy, nie wiem właśnie, ponieważ ja myślę, że dlatego, że mamy więcej swobody w edukowaniu się, to teraz, skoro możemy studiować, co chcemy, to musimy być w tym najlepsze. Nie? Znaczy to nie, bo to nie jest złe, no bo to są ambicje i to jest takie no dążenie do tego, żeby życie, żeby żyć taką pełnią życia i żeby wykorzystać wszystkie możliwe okazje, czy to, co nam podsuwa los. To jest naturalne. Wydaje mi się, że klucz w tym polega na tym, żeby jednak od czasu do czasu zadawać sobie pytanie samej siebie w takiej totalnej szczerości przed sobą, czy ja na pewno chcę być tu, gdzie jestem? Czy ja na pewno tego wszystkiego chcę? Czy ja tego chcę? Czy ja to robię, ponieważ czuję, że ktoś ode mnie tego wymaga, albo się tego po mnie spodziewa? Nie? I wtedy mi się tak, nie, kurczę, ale ja tego nie chcę. To po co się w to zapędzać jak w kozi róg, nie? Ale do pytania, żeby sobie zadawać takie pytania, trzeba do tego dojrzeć. Mi się wydaje, że na początku po prostu wszystkie wykonujemy wszelkie zadania, jakby propozycje, cokolwiek, no idziemy w to, bo chcemy sprawdzić, co to będzie. Później możemy sobie takie pytania zadawać. Ale właśnie mi bardziej do głowy przyszło to, że ostatnio miałam rozmowę z moimi przyjaciółkami, z dziećmi. Wjechałyśmy same bez dzieci i sobie rozmawiałyśmy tak szczerze. I zadawałyśmy sobie pytanie właśnie, jakby bardziej nas martwiło wszystkie sytuacje z dziećmi, nie? Że jesteśmy wszystkie mamami, mamy dzieci. I teraz w jakim kierunku, jak wychowywać te dzieci? W sensie, że jakby, nie wiem, na przykład jest osoba, jest kobieta i mężczyzna, tak, mają ten sam zawód, ale w międzyczasie, wiesz, no, urodzisz pierwsze, drugie, trzecie dziecko, w tym czasie się nie realizujesz w zawodzie, zostajesz i potem trudno ci wrócić. Przychodzi taki moment, że jesteś w domu, trudno ci wrócić do zawodu, bo są zawody czasami, przy których trzeba przerwać i potem nagle budzisz się, że straciłaś 10 lat, ale czy te 10 lat straciłaś? Co w ogóle zrobić? Jak wychować córkę? Wytłumaczyć jej, że ma zrobić tą karierę, czy zająć się rodziną, czy w ogóle w jaką stronę? No to jest taki, ale jesteśmy strasznie... Wiesz, jaki temat Boni prowokuje? Czy ty się sama wychowałaś? Słucham? W pewnym sensie nie wychowałaś się sama, bo mówisz o tym wychowaniu córki. Ja sama. A sama jakby podjęłaś bardzo ważną decyzję w swoim życiu. No tak, no podejmuję różne decyzje, ale po prostu mówię, że jakby tak jesteśmy zawsze związane, bo i tak mam wrażenie, że wiele z nas działa po omacku, że no próbujemy intuicyjnie i nie wiemy, no czasem działa, czasem nie działa i właściwie wynik tego, co ja robię, wynik moich decyzji, tak naprawdę to się okaże za jakiś czas, ale no czasami bardzo często wchodzi taki właśnie znak zapytania w głowie, czy to jest dobre? Ja muszę w tym momencie, ja muszę zapytać, bo to mnie osobiście bardzo ciekawi i mimo tego, że pracujemy razem od połowy lutego, to też nie było takiej przestrzeni, żeby o to zapytać, a jest to dla mnie mega interesujące i myślę, że dla wszystkich, którzy nas słuchają też, o dwie, no takie bardzo ciekawe i ważne decyzje w waszym życiu, czyli pierwsza to taka, jak to się stało, że jesteście tu, gdzie jesteście, czyli że jesteście w Polsce, bo przecież nie urodziłyście się tutaj. A druga, jak to się stało, czy w ogóle marzyłyście o tym, czy kiedykolwiek przewidywałyście, że kiedyś staniecie na deskach Teatru Narodowego na dużej scenie w jednej z głównych ról w ważnym przedstawieniu. O te dwie decyzje, to może najpierw, no nie wiem, która? Nie mogę powiedzieć. Więc mam wrażenie, że całe moje życie to jest jeden wielki przypadek, jak się znalazłam w Polsce przez przypadek. Moja rodzina poznała się z jakąś rodziną z Polski, zaprzyjaźniliśmy się i po jakimś czasie ta polska rodzina zaprosiła mnie do Polski. I miałaś wtedy ile lat? Zaproszenie dostałam, jak miałam chyba 10 lat i przyjechałam, jak miałam 14.
Za zgodą, o tym mówisz, że jest to za zgodą rodziców, ale oni, jakby ta polska rodzina była moją rodziną, byli moimi opiekunami prawnymi, tak? Mnie wychowywali w Polsce. I w ten sposób się tutaj dostałam, mieszkałam z nimi, studiowałam i jestem do dzisiaj. Do teatru trafiłam, kiedyś było ogłoszenie, casting w Poznaniu do Teatru Nowego, do Dziadów. Poszłam i statystowałam w tych Dziadach i jakoś tak wyszło, że po tych Dziadach dostałam jedną propozycję, potem druga i potem jak przypadkiem zupełnie za każdym razem. Ale czy w ogóle kiedyś marzyłaś o tym, żeby być aktorką, żeby grać? Tak, ale nie podjęłam świadomie decyzję o nie pójściu do szkoły aktorskiej, bo mam też świadomość, że w dzisiejszych czasach jeszcze polski widz nie jest gotowy, moim zdaniem. Mi się wydaje, że polski widz jest gotowy, tylko my nie mamy takiego repertuaru. No nie ma, czy, wiecie, ale zagrała w Dziadach, to był niesamowity. To też właśnie. Ale chodzi o to, że ale jaki repertuar mam, Gosiu? Czy to jest tak, że przez to, że jesteśmy ciemnoskóre, musimy koniecznie zawsze grać ciemnoskórę? Bardzo dla mnie było ciekawe to spektakl Serce w TR Warszawa, na którym byłyśmy zresztą razem z Leną. I tam główny bohater jest ciemnoskóry, tak? Ale gra go biały aktor. I to jest wspaniałe po ale prostu. Chodzi o to, że ja tak na coś takiego czekam. Takie, okay, no właśnie no. O to chodzi, że na razie takich rzeczy nie ma. I jak pojawia się ta sytuacja, że ja dostaję rolę, ona zawsze jest zawsze. Ukierunkowana. Zawsze. I takich tak, to masz rację, że widz nie jest jeszcze na to gotowy. To tak, ja to inaczej rozumiem. A teraz jest taka sytuacja ze spektaklem właśnie, na którym byłyśmy. Fajnie, jakby można było w takim kierunku iść, ale jednak no jeszcze... Jak takie coś się dzieje, to jest wydarzenie i to jest zupełnie coś innego i nowego. A na razie po prostu wiedziałam, że no jak pójdę do szkoły, to no najprawdopodobniej nie będę miała pracy za bardzo, bo jakby no nie, ciężko też, żeby teatr na przykład dał mi etat, bo będę po prostu do konkretnych ról, a one nie za często się pojawiają. Nawet jak spojrzymy na film, seriale, cokolwiek, to też takich ról, żeby osoba ciemnoskóra grała taką rolę znaczącą, czymś dużym, to bardzo rzadko jest jednak. I to jakby, no, wiedziałam, że jest za duże ryzyko po prostu, że będę na bezrobociu bardzo długo. Mi się przypomniał w 90, to było chyba 5 albo 6 roku, w Teatrze Dramatycznym, to był wtedy mój teatr, ja tam pracowałam, wystawiliśmy sztukę 6 stopni oddalenia, w reżyserii Piotra Cieślaka i to był taki wielki, głośny powrót Elżbiety Czyżewskiej do Polski po wielu, wielu latach jej pobytu w Nowym Jorku i tam główną rolę grał Omar Sangare. Pamiętacie Omara? Oczywiście. Omar Sangare i on grał syna Sydneya Poitier w tej sztuce, czyli grał no, chłopaka ciemnoskórego. I to był 95 czy 6 rok. I Omar był niezwykle, był po szkole, bardzo zdolna osoba, ale ja nie wiem, co on teraz robi. On chyba wyjechał też do Stanów. Nie mam. Chyba uczył też tam, nie wiem, czy wrócił, czy nie, ale rzeczywiście jakby to się okazało, że no, on nie za nie dużo ma tutaj, tak, ja rozmawiałam z kolegami właśnie, którzy są aktorami i którzy mieli na roku na przykład ciemnoskórych czy mulatów i mówili, że nawet jeżeli to były osoby, bo w moim przypadku jeszcze jest to, że akcent też nie jest taki jak u rodowitego Polaka. Jeszcze, nie no, akcent masz super, troszeczkę zmiękczasz, ale no mówisz właśnie, no bardzo dobrze po polsku, nie robisz w ogóle błędów. Dziękuję. W 14 roku dopiero się zaczęłaś uczyć języka, rozmawialiśmy o tym, że no polski jest no diabelnie jest trudny. No powiem ci, Boni, że twój język polski jest no lepszy od niejednego Polaka, którego można usłyszeć gdzieś na ulicy, naprawdę. Który się urodził. Tak, ale tak. Jakby chodziło o to, że jakby no, jak to są ludzie, którzy na przykład po prostu urodzili się w Polsce, mówią perfekcyjnie, dykcja, wszystko i są po szkole, są bardzo utalentowani, to właśnie większość albo potem wyjechała, bo by nie mieli pracy. Albo po prostu zmienili zawód. Dobra, ale jak się dostałaś do Narodowego? Właśnie przez przypadek. Przez poprzedniego reżysera, z którym pracowałam. Aha.
rozmawiał z Leną, że Lena czyli z reżyserką naszego przedstawienia? Tak, z Leną Frankiewicz. I mówiła pewnie, że szuka po prostu ciemnoskórej aktorki, która by zagrała w takim... Ale co, musiałaś, przyszłaś jakby na casting? Musiałaś coś, nie wiem, jakąś próbę Lena zrobić? Nie, Lena zadzwoniła w zeszłym roku i przyjechałam do Warszawy się z nią spotkać. I po prostu było na takiej zasadzie, że porozmawiamy i zobaczymy, czy w ogóle kliknie, czy będzie, czy mamy o czym rozmawiać i się spotka i było okej. To mi to bardzo się podobało właśnie w programie Pikniku pod Wiszącą Skałą. Aktorka niezawodowa, Boni Sucharska i Fiude, aktorka niezawodowa. Tak, to dla nich bardzo istotne. Teatr narodowy, coś o czym, kiedy ty zaczynałaś. Znaczy w ogóle, no to jest absolutny ewenement. Do tej pory jeszcze? Dlatego tak, to, żeby grał ktoś, kto nie jest zawodowym aktorem w teatrze, wiesz, w serialu, w filmie. Oczywiście to się zdarza, przecież jest mnóstwo utalentowanych osób, ale w Teatr Narodowy rzeczywiście no, to jest takie miejsce... Mi się to bardzo podoba. A słyszałam też, że jesteśmy pierwsze ciemnoskóre aktorki, które się pojawiły na deskach narodowych. Czyli już macie tak słyszałam. No więc przeszłyście już do historii. Że ta sztuka, dlatego jest o emancypacji rasowej i o pewnym takim wyłamaniu się z tradycji. Przez to właśnie, że i ty, Boni, i ja, jako te niezawodowe aktorki, no przełamałyśmy pewną ścianę. Pewną ścianę, taką szklany sufit tak naprawdę. I mam nadzieję, że nasze następczynie, po prostu młodsze aktorki, czy to Azjatki, czy to Hinduski, Amerykanki. Będą grały Afrykanki, tkimenę. Tak, dokładnie, będą mogły na przykład pewnego dnia stanąć na scenie i zagrać królowę. Na przykład odtworzyć rolę królowej Wiktorii na przykład, tak? Ciemnoskóra kobieta. Wyobrażasz to sobie? I wiesz, ważne są jej zdolności, a nie tylko to, okej, ona zagra tą rolę, nie wiem, sprzątaczki, bo jest czarna, tak? A królowa może być tylko biała. Nie, to już nie jest bajka, baśnie dla małych dzieci. To jest rzeczywistość, świat się zmienia i na przykład bardzo imponują mi takie nowe już seriale amerykańskie, w których właśnie te postaci... Bridgerton? Tak. Gdzie właśnie królową brytyjską jest przepiękna mulatka, tak? A księciem jakimś tam też bogatym, jednym z ważniejszych też jest przepiękny. Ale to jest chyba pierwsza tego typu propozycja, jakby gdzie jest tak... Wspaniałe, prawda? Aczkolwiek taka figura. Ostatnia nowość, polski serial też, nie wiem czy mogę mówić tytuły. No pewnie. Polski serial Sexify, który w ogóle jest taki już wolnomyślościowy i tak dalej, gdzie jest... proboszcz, czy biskup, no taki wysoki ksiądz, który jest czarny. Po prostu ja patrzę, mówię perfekcyjnie po polsku, i ja patrzę nagle, że przyjacielem jednej z postaci, żołnierza w ogóle, wychowywanego w takim tradycyjnym katolickim domu, że jego najlepszy ziomuś, nie dość, że jest czarny, to do tego jeszcze jest, kurczę, proboszczem. Ja mówię, alleluja, nareszcie. I to w polskim serialu. Ja mówię, ja też tak chcę. Mi się wydaje, że jakby no... to jesteśmy w stanie szybciej zrobić. Jakby to, co mówiłam wcześniej, co mi brakuje w polskim teatrze, to jest to, że jakby nawet już nie chodzi mi o oczekiwania, że jakby nagle zrobić taki przeskok z dzisiaj na to, że nagle, nie wiem, mam zagrać królową Elżbietę czy kogoś tam, tak? Ale bardziej na takiej zasadzie, że nawet jak jest tekst napisany jakiś tam do spektaklu, który w ogóle jakby no, nie dotyczy, nie jest jakby, jest jakby o wszystkim i o niczym, tak? Że po prostu pojawi się postać, ja na przykład, i nie musi być to wytłumaczone w tekście, dlaczego ona jest czarna. Że jakby, wiesz, żeby chociaż od takich neutralnych rzeczy, że przecież nie musi być to klasyka, nie musi mieć to nawiązania do czegokolwiek. Mi się wydaje, że jakby w ten sposób możemy szybciej w ogóle się przełamać. Czyli myślicie, że właśnie, że teatr, nie wiem, czy film, czy telewizja nawet, to jest taki... jakby to powiedzieć, narzędzie edukacyjne, jeśli chodzi o ten problem, mogłoby być? Mi się wydaje, że mogłoby być. W sensie, że jakby zrobić w ogóle właśnie to, co mówię, że jak widz siada, widzi, że jest osoba biała, czarna, ale nie zadaje sobie pytania dlaczego, tylko po prostu to są, nie wiem, załóżmy trzy przyjaciółki, które sobie siedzą i rozmawiają o czymś. I nie musisz pytać, dlaczego ona jest taka. Tak. Po prostu to jest naturalne, że jesteśmy ludźmi. I jak my przełamiemy to i zaczniemy po prostu siebie nawzajem traktować normalnie, na równym, bez tłumaczenia się z tego, że
A skąd ona się tu wzięła, nie? No już właśnie, to po prostu zrobić historii, siedzą sobie tu, tak. O, trzy dziewczyny sobie rozmawiają. A jest to, wiele już to może być normalne, to jest normalne. Jest wiele już osób, które no, mają inną urodę, że powiem, no inną urodę, nie polską, ale które są Polakami od zawsze, urodziły się tu, tak? I no często mi się zdarzało w tramwaju jechać, tak, czy w metrze, tak z 10 lat temu jeszcze w Warszawie, gdzie ktoś komentował, jakaś grupa chłopaków komentowała mój wygląd, głośno po prostu w ogóle się nie krępując po polsku, myśląc, że ja jej nie rozumiem ich. Po czym ja po prostu elegancko wychodząc powiedziałam, mili panowie, na żadnego z panów nie spojrzałabym. Więc do widzenia, życzę wam miłego dnia. Bo nie jestem w ogóle zainteresowana i koniec, nie? I wiem, powiedz, ale jednak wasze korzenie mają wpływ na waszą twórczość. No mają. Wydaje mi się, że to ubogaca nawet to, co wy robicie. Ale aczkolwiek to widzisz, zależy, bo to nas ubogaca, ponieważ my same jesteśmy świadome tego i my chcemy z tego korzystać. A jest wiele osób, które są, tak jak mówisz, Małgosiu, wyrwane. I same nie starają się dokopywać. Nie wiem, nie chce im się, albo są nieświadome tego, że to jest ważne i to ich wie może wzbogacać. Ja jestem taką osobą, że ja bardzo cenię sobie nigeryjską kulturę, język Ibo, z plemienia Ibo, z którego pochodzę. To jest piękny, śpiewny język. Uczę się go sama na ile mogę. Też piszę teksty w Ibo, staram się je pleść Ibo w język polski. Ale ty mówisz w tym języku jeszcze? No właśnie nie. Wiesz, to ja miałam prawie 4 lata, jak wyjechałam stamtąd, a głównym językiem, który się tam posługiwaliśmy w domu, to był angielski. Babcia, sąsiadki mówiły w Ibo, ale mama między sobą z tatą mówili po angielsku. Mama się uczyła Ibo, bo ona przez 6 lat pracowała właśnie jako lekarz w szpitalu i często leczyła kobiety, które z dalekiej w ogóle części kraju do niej przyjeżdżały, bo wiedziały, że tam jest biała europejska kobieta lekarz. I jechały do niej jak do anioła po prostu. Czyli twoja mama jest biała, tak. A tata... Czarny, tak. I obydwoje są lekarzami. I ona leczyła te kobiety za darmo, a one uczyły ją Ibo właśnie. No ale ja Ibo się uczę dopiero. Więc już wiecie skąd, jak tutaj się znalazłam. I to czerpanie z drugiej kultury jest dla mnie szalenie ważne, ponieważ ja robię to też nieświadomie. Wiele osób słuchając mojej muzyki mówi, ale Ify, ty tak fajnie przeplatasz, wiesz, tą afrykańską wrażliwość z tymi takimi słowiańskimi, ludycznymi zaśpiewami, harmonią. A ja mówię, no tak, no i co? No wow, że w ogóle jak to robisz? Ja mówię, no nie wiem, robię no. Po prostu robię. Na dziewczynę, no, obie dziewczyny się śpiewają w przedstawieniu. Nie, mogę się to wypowiem resztką sił, ale ja się zakochałam w Ify ileś lat temu, kiedy usłyszałam, pamiętasz jak cię zaatakowałam na stacji benzynowej potem? Napadłam na nią. Zobaczyłam, byłam wtedy naczelną zwierciadła i byłam na jakimś rozdaniu nagród. No taka feta, co to trzeba pójść, wypada. A może się coś ciekawego jednak kulturalnego wydarzy. I mnie się wydaje, Ify, bo jak czytałam o tobie, że ty wtedy zaśpiewałaś jedną z tych warszawskich piosenek. Tak. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, Stanisława Grzesiuka. Szał. Ja oszalałam. I tak się złożyło, że jechałam, wracałam do domu samochodem, zatrzymałam się na stacji i zobaczyłam Ify w takim hipisowskim Volkswagenie, nie tak, wiem co to było. Tak, te czwórka. Tak, i napadłam na nią, że muszę koniecznie zrobić o niej materiał. I właśnie to jest dla mnie wspaniałe, że wy wnosicie tyle. Właśnie nie masz cwaniaka nad warszawiaka w tym twoim wykonaniu. Do dzisiaj pamiętam. I nie dlatego, że to było egzotyczne, tylko że to było coś, co naprawdę dotknęło jakiejś nuty, jakiejś struny w moim sercu. Dobra, a jak się znalazłaś w narodowym? Dziękuję. Bo nie opowiedziała, a ty? Ja ogólnie zawsze marzyłam o tym, żeby być aktorką. Zdawałam do szkoły aktorskiej, do filmowej w Łodzi, no ale nie dostałam się, między innymi dlatego, że tam mówili, że mam akcent nie ten, aczkolwiek wychowałam się tu od zawsze. I też usłyszałam coś takiego, no Zosi, to ona nie zagra, nie? Więc tak, obraziłam się i stwierdziłam, że nie będę już zdawać drugi raz. Poszłam na kulturoznawstwo. To było czyli w Łodzi? Tak. W Łodzi, do Łodzi. Do Łodzi. I to kiedy to było? To było 2005? Aha, no to już jakiś czas temu. I poszłam tam, ponieważ to była filmówka i myślałam sobie, Ify, jak aktorstwo, no tak. To tylko tam mam bardziej otwarte drzwi. No bo tak jak mówicie, moim zdaniem kultura jest tą przestrzenią wolności i edukacji.
gdzie można wprowadzać coś w sposób kreatywny, wolnościowy, no tylko na deskach teatru czy w kinie. No, może dlatego najdłużej po prostu koncerty nie działają, ja nie wiem po prostu. Nie, no już działają. Tak? No nareszcie. I zapraszam w takim razie wszystkich, chodźcie na koncerty, kupujcie bilety, wspierajcie polską kulturę. Yo. Jak w Narodowym się znalazłam? No ja już współpracowałam z wieloma, z paroma teatrami, Teatr Pieśni Kozła we Wrocławiu, TR Warszawa, Teatr My, z którym teraz realizuję projekt, Szkocki Teatr Narodowy. No i do Narodowego Polskiego dostałam się właśnie też dzięki tej sztuce Staff Only, którą gramy w TR Warszawa. I tam zobaczyła mnie znajoma Leny Frankiewicz, powiedziała, wiedziała, że Lena szuka ciemnoskórej aktorki, mulatki i mówi, ona. No to zaprosiła mnie Lena na rozmowę i tak wyszło, no. Ale wiecie co, to jest bardzo ciekawe, bo jako mała dziewczynka myślałam sobie, tak, to jest spełnienie moich marzeń na deskach narodowych, tak. Ale potem no właśnie nie zostałam przyjęta na studia. Nie ukończyłam żadnej szkoły artystycznej, ani muzycznej, ani aktorskiej, ani w ogóle. No. A jednak ciężką pracą, determinacją udało mi się, że jestem teraz tu, gdzie jestem, rozmawiam z wami, kobietami sukcesu, które... Dziękuję wam bardzo za to spotkanie, ponieważ nie, jest to dla mnie... No jestem po prostu wzruszona, że tutaj jestem wśród was, kobiety. I tak sobie myślę, że marzenia się spełniają. I tylko trzeba marzyć, zawsze to powtarzam. Kończymy, dlatego że Ify biegnie na casting. Tak. Gosia, kolejna rola. Boni, co przed tobą? Dzisiaj odpoczywam. Nareszcie. Dzisiaj odpoczywam, naprawdę. Dziękuję wam bardzo. I oby jak najwięcej różnorodności, żebyście wszyscy wnosili do tego naszego świata. Bardzo dziękuję. Dla mnie to było niezwykłe spotkanie i od tej połowy lutego te próby, no mimo tego, że czasami były bardzo ciężkie, ale dały nam, myślę, niezwykłe takie poczucie siły zespołu, bycia razem. Tak, i mimo tego, że jesteśmy totalnie i w różnym wieku, i jesteśmy z różnych, i po różnych szkołach i tak dalej, grałyśmy też różne role, miałyśmy takie poczucie, że stoimy za sobą murem i to było piękne, naprawdę to było piękne, mimo tego, że mówię, że były te, tak w każdym procesie twórczym bywają też momenty niełatwe. Ale waszego zespołu czuć było bardzo mocno, że jesteście wspaniałym zespołem. I to jest dla mnie piękne i w ogóle nie czuło się ani przez moment, tak myślę po tej stronie rampy, czegoś takiego, że ktoś jest obcy, że ktoś jest gdzieś poza nawiasem, czy gdzieś na jakimś marginesie. Absolutnie nie. Wszystkie byłyśmy w tym razem, wszystkie razem bardzo to emocjonalnie przeżywałyśmy i na tyle, na ile było to możliwe, pomagałyśmy sobie i to było piękne. I cieszę się, ponieważ w naszym teatrze spektakle grane są latami, więc wiem, że będzie jeszcze szansa, żeby już nie pod tą presją stresu jednak, no bo premiera, wiadomo, to dążenie do tego efektu końcowego jest zawsze związane z jakimś stresem, że będzie czas na to, żeby jeszcze lepiej się poznać i też na wiele takich sytuacji bardziej prywatnych. I bardzo liczę na to i cieszę się z tego. Ja jeszcze to, co właśnie, czego ja nie zdążyłam zapytać, a wydaje mi się to ważne, czy rzeczywiście jest tak, czy wy na co dzień, będąc tutaj już no jednak przez wiele lat, spotykacie się jeszcze z jakimś rodzajem wykluczenia, opresyjności, takie, oprócz tego ty powiedziałeś tę historię taką w tramwaju albo w autobusie, że ktoś sobie pozwala na jakieś uwagi, ale to sobie pozwalają na uwagi też, no, wobec mnie też sobie pozwalają, myślą, że jestem w telewizorze cały czas i że jest trzeba i że ja tego na pewno nie słyszę. Otóż słyszę, no to wiadomo. To mnie też ciekawi, czy się spotykacie z tym cały czas? Tak. Tak? Tak, i to bardzo. Bardzo? Że, tak, no ja jestem w Polsce prawie 18 lat. I powiem wam, ostatni raz jak miałam taką sytuację z takich absurdalnych, że no ja nie jestem osobą publiczną, ale że nie wiem, jestem w centrum Poznania, to podejdzie, przepraszam, ale wie pani co, ja nigdy Murzynki nie widziałam.
czy ja mogę zdjęcie zrobić, błagam. Albo stoi i po prostu staje ktoś obok mnie i myślę, że nie widzę i zdjęcia z ukrycia. Wiesz, takie spojrzenia, które są notoryczne, po prostu idę i są zawsze... Mogę dotknąć twoich włosów? Ale to, albo dotykanie bez pytania. Bez pytania, bez pytania. Po prostu. Aha. I to nie jest dotykanie tak, wiesz. Tylko tak. Ojejku. I jedna ostatnia, tuż przed próbami miałam tak, że byłam w pracy gdzieś tam i z jakąś tam babką w sklepie rozmawiałam. I jej koleżanka przychodzi, tak my rozmawiałem, przychodzi jej koleżanka, nie mówi nawet do mnie dzień dobry, zaczyna macać i mówi do swojej koleżanki, wiesz, mój syn w Londynie mieszka, tam tego jest dużo, ale tam nie można tego dotykać, a tutaj to wolno. Tutaj tam nie wolno, tam byś dostała. I tutaj, wiesz, stoję jak wyryta. No ja bym jej liścia dała, sorry. Co się z ludźmi dzieje? Ale są takie sytuacje, ale też bywają sytuacje, że no wielokrotnie musiałam biec sprintem po prostu, bo przypadkiem natknęłam na marsz ONR-u na przykład, nie, że stoję i widzę, panowie chcą ruszyć. I po prostu no wiem, że albo stanę i poczekam, albo może mnie zostawią, może nie, albo po prostu ratuję swoją skórę i uciekam. No, czyli ja dużo jeszcze rąbki, dużo pracy. Ponieważ ja jestem tak wychowana, że muszę umieć szybko. Ratuj się. No, on pisze teraz taką piosenkę, że przez to, że wychowałam się w Opolu w latach 90., które Opole i Wrocław były takim zagłębiem właśnie skinheadów w tamtych czasach, to no, parę razy do bramy musiałam uciekać albo do jakichś otwartych klatek schodowych, żeby właśnie się nie napatoczyć na jakieś. Ja uciekam i dostałam kilka właśnie takich atakowali, ale nikt mnie jeszcze nigdy nie pobił, ale wiem, że jakby jesteśmy kobietami, jednak często jest tak, że nawizywają, tak, ale zostawią często. A chłopacy to tam prawie wszyscy moi koledzy dostali już. No, moi też. Czyli jeszcze dużo pracy przed nami. Dużo a ja pracy. Wam, dziewczyny, życzę ról wspaniałych, wymarzonych, żeście kiedyś stanęły i zagrały królową. Oh yeah. Dzięki, Małgosiu. Super. To ja teraz jeszcze ochryple zaproszę do słuchania podcastów. Iwi już powiedziała, że słucha, więc tak. Wy wszyscy też słuchajcie i subskrybujcie. A dziękuję ja bardzo. Jeszcze chciałam powiedzieć, żebyście pamiętali, że w Empik Go jesteśmy zawsze tydzień wcześniej. Dopiero po tygodniu ten odcinek znajdziecie na Spotify'u i w innych platformach. I jeszcze niespodzianka, którą przygotowałam dla Was razem z Empikiem. Z kodem HISTORIE30 możecie przez 30 dni korzystać z Empik Go za darmo i słuchać niekończących się historii oraz ponad 50 tysięcy innych super rzeczy. No, teraz życzę Wam dobrego słuchania i subskrybujcie, followujcie, klikajcie, komentujcie na Instagramie. Wszystko, co się da. Zapraszam. I zapraszam oczywiście na piknik pod wiszącą skałą. Teatr Narodowy, godzina 19. Gramy. Szukajcie w repertuarze. Dzięki.